Dzisiaj w studio, moi drodzy, nie wiem nawet jak zapowiedzieć taką gwiazdę, jaką jest Maro Music, moi drodzy, ponieważ jest to człowiek, no, międzynarodowa gwiazda, można powiedzieć, już prawie. No z tą gwiazdą może przesadziłem, ale na pewno międzynarodowy artysta, który już osiągnął sporo, mam nadzieję, że osiągnie jeszcze więcej, oraz Kamil Jakuza-Jaczyński, mój wieloletni kolega, z którym kiedyś mnie łączyło stosunki wydawnicze, prawda, ale tego tematu akurat nie będziemy drążyć, bo i po co, w każdym razie dwóch dżentelmenów, którzy przyszli dzisiaj z niesamowitym projektem Rejects. Mam nadzieję, że nasi słuchacze docenią to, ponieważ ten projekt jest bardzo wyjątkowy. Ja bym chciał, Maro, zapytać ciebie przede wszystkim, ponieważ ja to, wiesz, jako fan formacji Cmentarz, Radia Grochów i tak dalej, zawsze no, chciałem gdzieś tam cię poznać i chciałem się zapytać o te same początki. Wiem, że to może jest pytanie dosyć popularne, czy też takie pospolite, ale pamiętam płytę formacji Cmentarz, no i tamte bity nie brzmiały aż tak super, jak teraz brzmią. Nie wiem, czy zmieniła się technika, czy zmieniła się świadomość, wiedza, czy też po prostu zainwestowałeś w sprzęt. Wiesz co, to była i świadomość, i wiedza, i też pewne decyzje, które były na tamtej płycie akurat, dlatego że, jak wiesz, to cały ten zespół był dosyć groteskowy. Był groteskowy. I dlatego też muzyka była dosyć specyficzna, bo równolegle pracowałem z takimi, na przykład z Radiem Grochów, które miało już bardziej rapową, że tak powiem, bardziej rapowy sznyt muzyczny. Także tutaj jakby decyzje pomiędzy tymi moimi odpałami, które były na tamtej płycie, a na innych, były dosyć świadome, aczkolwiek też technologia i wiedza i postęp, rozwój mój wewnętrzny, że tak powiem, też na pewno miały na to wpływ, nie? Wiesz, myślałem, że byłeś wtedy raczkującym producentem, bo na pewno też zaczynałeś swoją przygodę. Ja pamiętam jeden bit, taki chyba najbardziej, co Ławek tam po prostu wspiął się na wyżyny swojej liryki, to on był chyba zagrany tylko na czterech dźwiękach. Coś takiego było, nie? W tej chwili nie zanucę dobrze. No, na pewno się rozwinąłeś, to trzeba przyznać, ponieważ płyta Rejects oprócz warstwy audio ma też warstwę wizualną, co jest też niesamowite, ponieważ nie wiem, czy każdego też stać na to, żeby taki projekt zrobić. Nie mówię tutaj o finansach, ale też o wszystkim, co wokół tego trzeba zrobić, bo to jest kawał roboty, wydanie takiego albumu. Jeszcze do tego, żeby to było wszystko audio z wizualizacją, wszystko połączone. Czy to dużo pracy cię kosztowało, ten projekt? Wiesz co, tak jak z reguły sobie liczę, to mniej więcej trwało to jakieś 4 lata, żeby go sfinalizować. Tyle, że to nie były takie 4 lata stricte na tym projekcie, tak? Dzień i noc, klepanie po prostu tylko tego, dlatego że ja pracuję cały czas na co dzień z różnymi artystami, od rapu po pop, przez muzykę taneczną, także robię miksy, produkcje i dużo jeszcze więcej, dużo innych rzeczy też poza muzycznych. Więc to myślę, że tak te 4 lata z przerwami to był taki czas, gdzie z pół roku miałem takiej zupełnej koncentracji na tym, a reszta to była taka dorywcza rzecz. Mhm. Czy teraz jak zajmujesz się taką rzeczą, czy masz z tyłu głowy, że nie wiem, jakąś taką gdzieś tam, że to może nie wypalić, czy po prostu idziesz na grubo w coś, nie patrząc na koszta, bo i tak wiesz, że zostaniesz doceniony przez ludzi, którzy taką muzykę gdzieś tam cenią sobie. Wiesz, no nikt nie ma nigdy takiej pewności, że zostanie doceniony, wiesz, możesz tylko być pewny siebie i brać pod uwagę to, że to ci się po prostu podoba i że to coś takiego chcesz pokazać, bo miałem, wiesz, mogłem podjąć taką drogę, żeby pójść na bezpiecznie i zrobić takie rzeczy, które są teraz modne i zaprosić takich ludzi, którzy są teraz modni, ale ta płyta nie miała być modna w tym momencie, tylko miała wyrazić to, co ja mam w sobie na dzień dzisiejszy i jakby podsumować troszeczkę rzeczy, które zrobiłem przez swoje życie, zaczynając od produkcji muzycznych, po inspiracje, przez też sound design, którego bardzo dużo dotknąłem, pracując w reklamach, w filmach fabularnych, w serialach. Także chciałem po prostu tak pokazać tak troszkę zlepek tego, czego się do tej pory nauczyłem i jakoś to zutylizować. No. Mhm. Bo ta płyta, nie wiem jak sprzedażowo, jak sukces medialny i tak dalej, ale no niestety chyba taka muzyka w dalszym ciągu w Polsce jest trochę muzyką niszową, w sensie ciężko się przebić do tego mainstreamu, no to też nie jest
prosta muzyka, tak? Tak jak mówisz, że mogłeś zrobić to zupełnie inaczej, jednak poszedłeś w stronę ambitniejszą. Ale czy nie masz trochę właśnie żalu do ludzi, że... Czytałem też recenzję Marcina Flinta, który też fajnie zaczął tą recenzję, że akurat płyta została wydana w fazie afery związanej z Fabiańskim i z Rafalalą i tak naprawdę trochę to wszystko przyćmiło. No, na pewno nie do końca, bo pewnie byli ludzie, którzy czekali na ten album, ale czy nie wydaje ci się, że Polska właśnie na to jeszcze nie jest gotowa? Pomimo tego, że ta płyta jest anglojęzyczna i powinna w świat pójść, tak? I gdzieś tam zawojować? Myślę, że Polska już nie jest gotowa. Już! Bo taka, moim zdaniem ta płyta dużo lepiej by się obroniła, powiedzmy, 15 lat temu. No też prawda. Gdzie jeszcze ludzie jakby byli w tym jakby nurcie i w tej muzyce. Teraz wiadomo, że ten świat rapowy i półrapowy się bardzo podzielił i tych subgatunków jest mnóstwo i tak naprawdę jak ktoś powie, że słucha hip-hopu czy słucha rapu, no to ciężko tak naprawdę domyślić się, o czym on mówi, prawda? Mhm. Kiedyś ten światek był dosyć mocno zawężony i moim zdaniem dużo większy impact by miała taka płyta wcześniej niż teraz, ale tak naprawdę ja teraz musiałem do tego dorosnąć i to był mój czas na tą płytę. Zawsze byłeś fanem rapu? Czy gdzieś tam inne gatunki cię też pociągały, że... Bo tak jak mówisz, i pop, trochę i muzyka taneczna? Jest, słuchaj, to wielki temat jest, dlatego że ja słucham tak naprawdę każdej muzyki i czy to będzie, nie wiem, Debussy, czy to będzie Britney Spears, czy to będzie nie wiem, Kill Army, tak? To jest wszystko, co jakby ja wchłaniam i ja naprawdę uwielbiam i super produkcje popowe. Jestem na przykład, tutaj akurat młodszy syn mnie zaraził, Blackpink, które jest już szczytem popu, jaki możesz sobie wyobrazić, a ja po prostu bardzo lubię takie rzeczy, nie? Oprócz tego bardzo lubię też Killa Priesta, bardzo lubię Flatliners. Flatliners w ogóle, skąd ty o tym pamiętasz, człowieku? Anthrax, wiesz, takie rzeczy mi po prostu przychodzą do Foo Schnickens, wiesz? No tak, jakby Spotify nie jest w stanie namierzyć mojego daily mixu. No. Słuchaj, jak wymieniłeś te nazwę Foo Schnickens i to miałem po prostu ciary, mówię, kurde, to jest niesamowite, że... No ale też już też, no nie jesteś najmłodszy, więc masz prawo znać takie zespoły i miałeś prawo się też gdzieś tam wychowywać na takiej muzyce. Co lepsze, fajnie, że teraz gdzieś tam taka płyta też się ukazuje, bo moim zdaniem młodzi słuchacze, którzy, nie wiem, może częściowo wtedy jeszcze nie byli na tyle dojrzali, żeby słuchać takiej muzyki, czy też byli po prostu zbyt młodzi, dzięki tej płycie może też skumają jednak, że tacy artyści, którzy pojawiają się na tym albumie, w dalszym ciągu jeszcze rządzą trochę. Przede wszystkim część z tych słuchaczy jeszcze nie żyła wtedy, kiedy ci artyści święcili swoje sukcesy, także mają szansę dowiedzieć się, co to jest Wu-Tang Clan na przykład. No właśnie, a też aż nieprawdopodobne jest, że są ludzie, którzy mogą nie znać tego zespołu, przynajmniej dla nas, tak? Wierz mi, że jest ich bardzo dużo i rośnie ta grupa. I to wiesz, to tak samo jak z tymi koszulkami Metaliki, nie? No tak, no. To prawda. I w ogóle wielu zespołów, które tak naprawdę możemy teraz też kupić w sieciówkach. Mojej Magdy, córka 15-letnia, nagle nosi koszulki Nirwany, Metaliki. Ja mówię, wow, mówię, super. Nie mówię, ale słuchasz? Nirwany akurat słucha, no Metaliki może nie do końca. Ale jednak przez takie rzeczy, głównie przez TikToka, bo ostatnio się dowiedziałem, że jak nie posiadasz TikToka, tak jak kiedyś nie posiadałeś Facebooka, nie istniałeś, tak teraz nie masz TikToka, nie istniejesz ponoć w świecie artystycznym i muzycznym. Ja się cały czas uczę TikToka i powiem ci, że zacząłem odkrywać powolutku, bo pierwsze moje podejście było bardzo, bardzo negatywne i ogólnie bardzo długo jak pies do jeża, ale potem postanowiłem zacząć od zera, wyczyścić jakby swój feed zupełnie i to, co mi podpowiadali, bo tam z różnych głupot naklikałem i zacząłem klikać takie bardziej sensowne rzeczy i skoncentrowałem się na tym i nagle ten feed stał się bardzo znośny i rzeczywiście ciekawe rzeczy można tam znaleźć, nawet i ze świata rapowego, około muzycznego, czy też rzeczy takich geograficznych, poznawczych, co ja bardzo lubię, czy finansowych też. Fajnie się to ogląda, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. No. Trochę wybiórczo, bo tak naprawdę TikTok to jest totalna strata czasu. Jak sobie zainstalowałem, to sam się złapałem na tej głupocie, nie? Co powiedziałem, jak dzieciaki to robią i po prostu scroll i mówię, kurczę, 2 godziny tak minęła. Tyle ciekawych rzeczy było. No, pieski małe, różne, słodkie, no zwierzątka. Mi się udało to wyeliminować. Nie widzę piesków ani kotków.
Kurczę, to muszę się dowiedzieć, jak to zrobiłeś w takim... Pacerki tylko mi się wtryniają. Ale to przyjemne akurat, wizualnie, prawda? To można akurat. Jakuza, czyli Kamil Jaczyński. Szara eminencja trochę tego projektu. Może gdzieś tam. Kamil, powiedz mi, czym ty się zajmujesz teraz całe w ogóle? Całe życie szara eminencja. Całe życie szara eminencja. Właśnie, czy nie za dużo tej szarości, ale oprócz tego, że cały czas w dalszym ciągu zajmujesz się muzyką, masz inne pasje, nie wiem, czy mogę to nazwać malarstwem, tak. Sztuka ogólno pojęta, no i jeszcze nurkowanie, ale jednak do tej muzyki ciągnie cię najbardziej. Słuchaj, jak to mówili nasi koledzy, kolor szary to też jest kolor. Więc wiesz, nie jest za dużo tej szarości, szara eminencja. Wiesz, no umówmy się, ludzie, którzy się zajmują zakulisowo tymi wszystkimi produkcjami, zawsze są szarymi eminencjami, ale to dobrze, bo taka rola mi bardzo odpowiada. No pracuję z Markiem, razem jakby działamy przy tym projekcie Reject i jakby robiłem to, co robię od zawsze, czyli wydawałem to tak naprawdę. Odpowiadam też za komunikację tego projektu. Tutaj oczywiście w dużej mierze pomogła nam agencja, z którą pracowaliśmy. No niemniej jednak na samym projekcie pojawiłem się również jako artysta, bo namalowałem jedną z okładek i to jest okładka do jedynego utworu z gościnnym udziałem Polaka, Piotra Adamczyka, czyli kompozytora z CD Projektu. I to jest jedyny kawałek z polskim akcentem, można powiedzieć. No, zastanawiałem się, kim jest Piotr Adamczyk, bo myślałem, że za chwilę wyskoczy mi twarz naszego znanego aktora. Nie, no sobie, Piotr Adamczyk to jest naprawdę bardzo kapitalny kompozytor z CD Projektu. On robił Wiedźmina, on robił właśnie Cyberpunka, zresztą przy którym Marek też pracował i stąd też cała ta później kontynuacja w postaci projektu Reject, można by powiedzieć, i inspiracja bardziej niż kontynuacja. No i wiesz, tak naprawdę no, tutaj dużo wiesz, jakby działalności wydawniczej, o tak bym powiedział, czyli tego, co zawsze robiłem, tak? No ale wiesz, no są, oprócz tego, że to wydaliśmy, to są kolejne działania i tak naprawdę przy kolejnych działaniach teraz się koncentrujemy. Niedługo jedziemy do Chorzowa i w Chorzowie będziemy pokazywali to w kinie, bo premiera w ogóle odbyła się w kinie, z racji na to, że to nie jest typowy produkt wydawniczy, gdzie można zrobić koncert i tak łatwo to sprzedać, więc zrobiliśmy to w kinie. Teraz znowu jedziemy do kina do Chorzowa, a w listopadzie będziemy pokazywali to na festiwalu Sound Edit w Łodzi. Okay. Także wszystkich serdecznie zapraszam zarówno na jeden, jak i na drugi pokaz. Właśnie też zwróciłem na to uwagę, że premiera tego była w kinie, bo to też jest trochę niespotykana rzecz, żeby premierę albumu muzycznego poniekąd robić w kinie. Jak czytałem też o tym albumie, to wyobrażałem sobie trochę inaczej to wszystko. Jak odpaliłem dzisiaj na sobie ten projekt na telewizorze, no to fajna rzecz, bo ja uwielbiam takie fabularne płyty ze skitami, które są połączone, kawałki są ze sobą połączone, naprawdę świetnie się tego słucha. I też się zastanawiałem, czy to tak naprawdę nie dało się tego zrobić w jakikolwiek sposób na płycie, czy może na płycie też jest taka wersja na przykład z tym filmem. Czy to wszystko jest wrzucone na YouTube'a i that's it? To jest YouTube'owe tak naprawdę. Wiesz, no projekt jest na wszystkich streamingach i tej płyty słucha się jak słuchowiska od A do Z. Można sobie jakby włącznie z singlami i z kitami sobie posłuchać w całości. Natomiast wersja wizualna, no to jest YouTube, no i to są kina, bo na nich chcielibyśmy się skoncentrować, bo to jest taka możliwość innego doświadczenia albumu. Czym innym jest słuchanie sobie czegoś solo samemu w domu, a czym innym jest jednak odbiór kinowy. Zresztą w kinie, no umówmy się, te kina nowoczesne mają troszeczkę lepszy sprzęt niż większość Polaków ma w domu i tam możemy zaprezentować to z dźwiękiem 5.1. Dobra, Marek przygotował skity w 5.1 i to po prostu gra dookoła. Mhm. No właśnie, to też jest fajne, bo jesteśmy w stanie się przenieść nawet oczami wyobraźni na tych skitach. Klipów jest chyba 5, tak? Dobrze mówię? Czy 4? Do tego albumu 4. A nie chcieliście się pokusić do tego, żeby zrobić do całego albumu, skoro to płyta taka filmowo-fabularna? Z przyjemnością. Tylko hajs. No ale do takiego projektu, nie wiem, jakiś duży sponsor, czy w ogóle nie chcieliście to zrobić samemu, żeby gdzieś tam mieć poczucie tego, że stworzyliście to sami i nikt wam nie pomagał, w sensie, no na pewno finansowo kosztowało sporo, tak? A zrobienie klipów do każdego utworu by kosztowało jeszcze więcej. Ale czy to był świadomy wybór, żeby tego po prostu nie robić? No bo przypuszczam, że z twoją pozycją, z Kamila umiejętnościami, zrobilibyście to. Na pewno. Udałoby się pozyskać fundusze na to. Wiesz co, właśnie nie do końca tak było, dlatego że jakby
sponsor się znajdzie na płytę, która jest łatwa w obyciu, czyli możesz puścić single do radia, jest bardzo prosty przekaz, możesz sobie ją, wiesz, powiesić na plakacie i puścić artystę w trasę koncertową. Mhm. Tutaj za każdym razem, jak rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, to tak właściwie nie wiedzieli do końca, jak to ugryźć i po co mieliby sobie brać taki trudny kawałek chleba na głowę. No tak. No już nie mówiąc o tym, że należałoby wtedy zaangażować artystów zza oceanów tą promocję, a to dodatkowo no, winduje te koszta, więc umówmy się, że jest to projekt pod wieloma względami trudny i niekomercyjny trochę z założenia, tak? Bo no, nie wyobrażam sobie, żeby... Znaczy w ogóle ciężko by było znaleźć też sponsora, który byłby w tym momencie zainteresowany na polskim rynku zaangażowaniu w Ghostface Killa i Rekwona w kampanię reklamową, tak? To umówmy się, że już sami słyszymy w tych słowach, że to brzmi trochę absurdalnie, więc to jest wypadkowa tego tak naprawdę, wiesz, no jest to trudny projekt, ale bardzo ambitny i z takimi właśnie opiniami się spotykamy, że to jest bardzo ambitny projekt. Zresztą wcześniej mówiłeś o tym, jak on jest odbierany w Polsce, jak za granicą. No i chciałem tutaj dodać, bo to nie padło, że za granicą to ten odbiór jest kapitalny. Bardzo dobre recenzje, bardzo dobre wrażenia robi. I no w Japonii na przykład utwór z raperką A-Witch był na pierwszym miejscu top viral na Spotify'u, więc nasza lista na Spotify for Artists, która pokazuje państwa, w których projekt jest popularny, no jest mocno międzynarodowa. Mhm. Japonia, czy w ogóle Japonia przyciąga przeróżne gatunki muzyki, chociażby takie jak disco polo, ponieważ no tam nasi nie, artyści... Nie, to w Chinach, to była ściema, to w ogóle jest na ten temat widziałem? Artykuł. To jest, nie, to w ogóle oni nie zrobili tam wcale takiej kariery, naprawdę. Był na ten dokument. Tak, pojechał jakiś dziennikarz śledczy tam poszukiwał Więc właśnie. Demonstrował te plotki. Wiesz, no polski jazz robi kapitalną karierę w Japonii, tak? No ale, i muzyka poważna. No i muzyka poważna oczywiście, a my tutaj jesteśmy z czym innym i jak się okazuje, jednak A-Witch tam ma dużo do powiedzenia. Mm. Zresztą to jest raperka, która no, jest w skali międzynarodowej tak naprawdę, bo ona teraz dużo w Stanach siedzi i cały czas coś robi, więc zresztą jakiś czas temu widzieliśmy na socjalach, że pracowała z inną z artystek, która też się na Reject pojawia, z Miki Silo. Okay. Więc to jest niesamowite, że ci artyści i tak ze sobą współpracują. Mm. Co się okazało jakieś 2 lata później, tak? Ja nie miałem żadnej styczności z tym, żeby żadnego wpływu na to. Okazało się, że 2 artystki, które pojawiły się na tej płycie właśnie są gdzieś tam sobie razem siedzą w studio, nie w Los Angeles, także to też ciekawe. To też jest fajne. A czym w ogóle kierowałeś się wyborem artystów? No bo wiadomo, że jako fan Wu-Tang Clanu to musieli się znaleźć członkowie. Szkoda, że też nie wszyscy, ale wiadomo, to wtedy już może by było za dużo. Ale czym się kierowałeś innymi artystami robiąc tą płytę? Czy po prostu pasowali ci do tego cyberpunkowego klimatu, czy po prostu to gdzieś tam była twoja zawsze chęć zaproszenia takich ludzi? Powiem ci, że to było tak naprawdę różnie, bo tak, proste przykłady dam. Przede wszystkim tak, nie chciałem brać więcej ludzi z Wu-Tang Clanu, żeby to nie była Wu-Tangowa płyta. No, też prawda. Taka stricte. Wiadomo, że to pcha się jakby na piedestał przede wszystkim, że członkowie Wu-Tang Clanu na płycie Polaka, nie? No, dobra, tak. W każdym razie nie chciałem też z tym przesadzić, mimo jakichś tam możliwości. Ale wiesz, na przykład wiedziałem, że A-Witch ma taką smykałkę do pisania fajnych rzeczy, nie? I świetnie się sprawdziła na tej płycie. O Kool Keefie chyba nie muszę mówić, prawda? Mm. Bo on jakby, jego każda płyta to jest inna postać i tak, tutaj jakby ogromne wrażenie na mnie zrobił. Przede wszystkim Black Elvis, który w ogóle chyba zapoczątkował moją historię z nim, potem dopiero zacząłem się cofać dla mnie Octagon, bo był pierwszy Doktor tak Octagon, naprawdę tak. Chyba, nie? Ale też Weapons World, kawałek z Prince Among Thieves. Mhm. To też genialne, jakby... uwielbiam tą płytę, w ogóle słuchając twojej płyty miałem skojarzenia z tamtą płytą. Bo ta płyta była jedną z moich inspiracji takich bardzo mocnych, tak, że zawsze mnie fascynowała ta historia, że to było, tylko tam było to troszeczkę bardziej tak ulicznione, tak? Tak, i to tak, było takie tak, po prostu tak, codzienna historia jakiegoś gościa. A ja chciałem jednak odlecieć troszeczkę, no bo jednak jestem fanem też fantastyki, komiksów i chciałem to wszystko też zawrzeć w tej płycie. Także ludzie, którzy się na niej pojawiają, to po prostu wybrałem ich ze względu na to, że wiedziałem, że są świetnymi powieściopisarzami, i że dowiozą ten towar, który chciałem, żeby dowieźli. I
te, czy Killa Priest, prawda? Mm-hmm. Zresztą się nazywa Priest, tak? No i on tak po prostu opowiedział fantastyczną tam historię, tak? Taką mantrę, która jest bardzo ciekawa, jeżeli ktoś się w nią zagłębi. I też trzeba zwrócić uwagę, że nie wstawiłem go do klasycznego rapowego kawałka, tak? Właśnie. Tylko, że to jest coś, co na pewno jest też niejednym zaskoczeniem dla niejednej osoby, mm-hmm. że pozwoliłem sobie na taki odlot. Ale z kolei on też niedawno wydał płytę w pandemii pod tytułem Racket to Nebula. I też tam są takie dosyć dziwne, odjechane rzeczy, także nie wiem, w którą stronę to była inspiracja, okay. ale w pewnym momencie się spotkaliśmy z podobnymi pomysłami. No. Mm-hmm. Kamil, ty coś chciałeś dodać? Ja chciałem tylko dodać dwie rzeczy, że Kulkif okazał się jedną z bardzo fajnie współpracujących osób przy płycie i tak naprawdę zmienił nawet troszeczkę scenariusz Markowi, w sensie reakcję swojej postaci. Tak, tak, bo ja miałem jego, on miał być jednym z odbiorców broni, którą miałem dostarczyć, a on sam zasugerował, że to jest zbyt banalne i sam jakby postawił się w tej roli takiego niezadowolonego klienta, okay. I sam jakby był antagonistą, bo rzeczywiście ja wszedłem tak prostolinijnie, że coś dowożę, coś odbieram, coś kupuję i że wszyscy są jakby tacy albo neutralnie, albo pozytywnie do mnie nastawieni, nie? I ten jego antagonizm tak naprawdę pociągnął następne antagonizmy, czyli tam niechęć moich wujków, czyli Rayquona i Ghostface'a do mnie, mm-hmm. i czy niechęć A-Witch taką, czy taką, że tak powiem, bierną niechęć, że tak powiem. Także to też naprawdę jego postać napędziła trochę ten klimat. Mm, to w ogóle jest super, ale też chciałem się dowiedzieć, czy na przykład był jakiś problem z gościem, że komuś coś nie pasowało, no bo jakby nie było, ty narzuciłeś tak naprawdę wszystko. Tematy kawałków też jako scenariusz. Tak, tak, cały scenariusz jest mój. Wszystko było twoje. Tak, i to jak oni mieli się zachowywać i jak, w jaki sposób też co omijać i nie zawsze się to udało, tak? No bo nie zawsze te osoby miały kompletne pojęcie a propos tego świata, który ja chcę wykreować i nie zawsze chciały też do końca słuchać. No tak, no. Czy chciały po prostu być sobą. A to były takie gwiazdorskie zachowania, czy bardziej... Tak, niektórzy przygwiazdorzy. Okay, też. Okay. Niektórzy współpracowali wspaniale wręcz, mm-hmm. tak, że naprawdę, że i dopytywali się i zastanawiali, niektórzy po prostu poszli w ciemno i od razu było za pierwszym razem to. No i oczywiście było kilka osób, które nie trafiły na tą płytę, bo po prostu się nie dogadaliśmy, mimo to, że byliśmy już dosyć daleko, że tak mm-hmm. powiem, w pracach. Prace były posunięte, ale niestety... Może druga część jakaś? No z tymi gośćmi raczej nie, dlatego że już mam do nich niechęć. Obraziłeś się, ale z przyjemnością zrobili drugą, trzecią i piątą część tego. Mm-hmm. No, byłoby super. Się świetnie bawiłem. To najważniejsze chyba w robieniu muzyki. Cyberpunk, właśnie, bo to też miałem zapytać, jak to się stało w ogóle, że znalazłeś się w tym projekcie? Do tego projektu zaprosił mnie właśnie mój kolega Piotr Adamczyk, mm-hmm. Z którym się znamy dużo dłużej niż pracowaliśmy, jak on jeszcze studiował w Stanach, to często u niego koczowałem, jak latałem do Los Angeles, żeby tam załatwiać jakieś swoje sprawy. To był na tyle miły, że mnie gościł na materacu. W Los Angeles na materacu. Tak. W samym centrum na dwuosobowym, który zresztą miałem u niego w szafie i tylko wyciągałem. Okay. W każdym razie... My dużo tam muzyki słuchaliśmy ogólnie i on mi zaczął mówić o tym, że jest taki projekt, że to wszystko powstaje, a też on znał moją muzykę właśnie z tych czasów, od których my dzisiaj zaczęliśmy, mm-hmm. a nie tą muzykę, którą robi później komercyjną, prawda, zacząłem pracować z różnymi artystami, którzy potrzebowali coraz bardziej się pokazywać, więc ta presja na tą coraz bardziej popularną muzykę wobec mnie była. W czym się troszeczkę zatraciłem na jakiś czas i on powiedział, że chciałby po prostu, żebym zrobił jakby bez tych ograniczeń swoich, żebym nie myślał o tym, tylko wrócił do tych swoich podstaw i że taką muzykę chce ode mnie, czyli do tej mieszanki formacji Cmentarz z cyberpunkiem, prawda? To troszeczkę w tą stronę poszło, że mogłem sobie pozwolić na bardzo dużo różnych rzeczy, na które bym sobie normalnie nie pozwolił. No i to świetnie zadziałało moim zdaniem, bo ja się bawiłem rewelacyjnie, co też mnie natchnęło do tego, że jednak ja potrzebuję wrócić do twórczości tego typu, czyli do swojej własnej i stąd tak naprawdę chyba był zalążek tej płyty. Mhm.
Czyli jak tak wracasz do tych korzeni, to możemy się spodziewać nową płytę formacji Cmentarz. Na razie chyba nie. Na razie nie, dobrze. Ale to też jest zawsze dla mnie temat, ponieważ formacja Cmentarz była, jak na tamte czasy, była bardzo oryginalna, pomimo że to może nie było super jakieś jakościowe, ale to naprawdę było coś. To było coś innego i ja na przykład osobiście się tym bardzo jarałem, poza tym nie tylko ja, bo teksty Ławka po prostu praktycznie znaliśmy na pamięć swego czasu, słuchając tego albumu. Nie wiem, czy to trzeba się tego cieszyć, czy wręcz przeciwnie, ale to też były trochę inne czasy, ponieważ dzisiaj niestety, co akurat mnie bardzo martwi, na fali jest totalna patologia, więc myślę, że dzisiaj Ławek by wygrał bardzo dużo, gdzieś tam jakby wrzucał jakieś filmiki nawet na YouTube'a, ponieważ trochę mi to przeraża i pato streamerzy, i pato gale, to wszystko jest takie mocno niesmaczne, a jednak dzieciaki się tym interesują. No pewnie byłby fit ze Stonogą i z Cypisem na przykład. No coś tak mogłoby być. Tak. No my z Cypisem się dogadywaliśmy pewne swojego czasu, tylko że to nie wyszło po prostu. Okej. Ale jeszcze w tych czasach, kiedy to był jeszcze rzeczywiście fan, nie? To nie było, że tak powiem, patoplanowanie. No właśnie, bo teraz to już wszyscy... Patoplanowanie. To jest dobre nowe stwierdzenie. To. Słuchajcie, moi drodzy, uczcie się od Maro o patoplanowaniu. No ale niestety mamy też takie czasy, jakie mamy i tak naprawdę wydanie ambitnego albumu nie do końca wiąże się z tym, że możemy na nim zarobić gruby hajs. Nie pytam się oczywiście o to, ile ty zarobisz na tej płycie, bo przypuszczam, że gdzieś tam no, na pewno ta top lista nie została osiągnięta, oprócz tego singla w Japonii, co też na pewno było dla was zaskoczeniem, bo no to myślę, że totalny szacun gdzieś tam na totalnie innym, w innym państwie, tak daleko położonym zaistnieć. Ciekawe, czy jakby przyjechał do Japonii, to by wiedzieli, kim jesteś. W tym stroju jeszcze. Z teledysku. To zależy, gdzie bym przyjechał. No to też Japonia prawda. Japonia też jest dosyć spora. Nie? Nie, tam co ty, to małe miasto przecież, małe państwo, znaczy się. No. W każdym razie projekt, który... Kiedy się ukazała ta płyta? W czerwcu. 20 czerwca. W czerwcu jakiś odzew taki pozytywny przede wszystkim od fanów jest, no bo ja nie mówię o recenzjach, bo recenzje są w ogóle dobre, bardzo dobre, ale czy od fanów, czy są fani tego albumu, że... Tak. Wiesz, piszą w komentarzach, że to jest super, że w ogóle więcej takiej muzy. Tak, tak. Tylko zwróciłem na to uwagę, że rzeczywiście to są ludzie, którzy są bardzo muzycznie świadomi i w bardzo dużej mierze z takiego świadka typowo właśnie muzycznego lub artystycznego, którzy patrząc na ten na całokształt jakby są w stanie docenić ilość pracy, która została poświęcona na to. Na pewno są też tacy słuchacze, którym się po prostu to podoba, ale którzy no, nie mają potrzeby się odzywać i mówić i mnie propsować. Albo po prostu nie mają takich, wiesz, takich potrzeb. No bo jak ja słucham, nie wiem, jakiegoś kawałka, który mi się bardzo podoba, to nie mam od razu odruchu, żeby pisać komuś na wallu, że jestem jego superfanem, nie? Natomiast jak odpaliliśmy przed wakacjami Outdoor w Warszawie, to no i nie tylko, to tak naprawdę mieliśmy odzew, który można było zobaczyć po komentarzach w mediach społecznościowych, że ludzie dopytywali się, co to za projekt w ogóle, wow, co to za gościu, jak mu się udało to zrobić, co to za ludzie. No i to było satysfakcjonujące, bo w sensie, że jakby no po pierwsze widać było, że Outdoor robi robotę i rzeczywiście trafia do ludzi i ludzie go widzą, to fajne, a po drugie, że rzeczywiście wzbudzało to zainteresowanie, bo tam są takie ksywy, które no, jeżeli ktoś w ogóle ogarnia muzykę, to no, muszą robić wrażenie. No i zrobiły. I zrobiły. No oprócz jeszcze komentarzy, że to następny kolejny jakiś polski przekręt, nie? No też prawda. No ale mieliśmy też trochę takich artystów, co to tam nagrywali, wiesz, jakieś dostawali zwrotki z szuflady, później udawany teledysk, że ktoś niby nagrywa coś tam. No mieliśmy paru takich zawodników, prawda? Co to później mówili, że nie wiedzieli, że to czyjś beat jest i tak dalej, wiadomo. Okay. No tak. A tutaj jest wszystko prawdziwe, no i to też zawsze podkreślamy gdzieś tam w komunikatach wszelkich, że to nie są zwrotki z szuflady. To są wszystko napisane pod scenariusz z Marek briefował tych artystów i wydaje mi się, że to też jest dużą siłą tego projektu, że rzeczywiście to słychać, bo tam w tekstach się pojawia, nie wiem, Warszawa, Polska, Maro, w ogóle cały scenariusz, tak, dopasowany do tej cyberpunkowej rzeczywistości. No, rzeczy, które w randomowych kawałkach z szuflady po prostu by się nie znalazły. Dokładnie tak, ale tacy też się znajdą zawiśni, co zawsze tak powiedzą, prawda, a to się nie, no to pewno. Też byli też tacy, którzy mówili, a bo to sobie kupił, no kupił sobie, no bo kupiłem, no, bo co miałem zrobić.
wiesz, nie wyżebrałem. No. No, ale niektórzy cały czas myślą tak, że branża muzyczna polega na tym, że kolega koledze sobie coś tam nagra i w zasadzie to pracujesz tylko z kolegami i wiesz. No, kiedyś tak było. No, no ale to było ale to kiedyś. 500 lat temu po prostu, no tak. Bez przesady. No to umówmy się, to jest branża, to jest praca i Marek pracuje nad płytą i jakby, no, a oni pracują nad tekstami, no i chyba wszystko jest jasne, tak? Biznes is biznes, no. Poza tym jeszcze jest inna sprawa, że nawet jeżeli mógłbym dostać coś za darmo, w cudzysłowie, to jakby nie wypada coś takiego brać za darmo, ponieważ ja wiem, że ten człowiek musi wsiąść do samochodu, poświęcić swój czas, żeby napisać tekst, pojechać do studio, tak, zrealizować to w jakimś konkretnym studio i on wykłada na to pieniądze w tym momencie, jeżeli ja ich nie wykładam. Mhm. Także to była bezczelność, żebym ja nie płacił za to. No i też zdaję sobie sprawę z tego, że ta płyta jakoś się tam sprzeda i że ty z tego będziesz miał jakieś pieniądze, więc to faktycznie by było trochę głupie. Aczkolwiek myślę, że Polska i polscy artyści trochę też tak do tej pory myślą jednak, że barterowo, nie? A słuchaj, czym innym jest zrobić sobie barter z kolegą, a czym innym jest zapraszać międzynarodowe gwiazdy do projektu o zasięgu międzynarodowym. To prawda. I wtedy no to jakby to trochę nie działa na zasadzie koleżeńskim, tak? Tylko to jest biznes, krótko mówiąc. Koto, instrument japoński, który został wykorzystany w tym utworze. Rozumiem, że sam grałeś? Nie, grała... Kamil grał. Grała kobieta, która się wyznacznie nazywa Asuka. Jest rzeczywiście z orkiestry... Ona grała w ogóle, tak? Tak, z orkiestry japońskiej. I to było specjalnie zrobione do tego kawałka. No właśnie, bo to nie był sample, wiesz. Myślałem, że to był sample w ogóle, kurczę. A to widzisz, to kolejny zaskoczenie. Jedyny easter egg na płycie, bo jest jeszcze mój ulubiony easter egg i tutaj ukłon dla wszystkich starych gamerów. Może numer ty będziesz też pamiętał. Zastanawiałem się, co chcesz powiedzieć. Nie. Command and Conquer. Gamerów. Command and Conquer. Pamiętasz taką grę? Pamiętam. No i tam była Eve, Electronic Voice Assistant, ten głos, który mówił. I tutaj jednym ze statków, którym się porusza Maro, jest właśnie ta pani, która tam w Command and Conquer dawała swój głos. To jest dokładnie ta sama kobieta. Więc jak słucha się tego i nagle słyszysz Unit Lost, to no wtedy, tak, wiesz, masz ciary i sobie przypominasz te wszystkie godziny spędzone nad tą grą. Mhm. No ale to właśnie takie, moim zdaniem, takie akcenty, takie rodzynki też budują niesamowity klimat na płycie. Tak samo rysownicy, którzy się pojawili, między innymi pan Salgado, który rysował między innymi dla DC Comics, prawda? Ale i wielu innych, no taki tacy jak Kamil, również bardzo uzdolnieni artyści. Czy to też był zaplanowany zabieg, że akurat chcesz mieć tych artystów graficznie na tą płytę? Nie, artyści byli dobierani, znaczy na pewno bardzo uważnie dobierałem ich w sensie klimatu, dlatego że każda piosenka ma oddzielną okładkę, każdy skit jest narysowany też, także tak naprawdę sama okładka ma ponad 50 stron i stylistycznie dobierałem tych artystów. Na przykład Jimbo się pojawił, czyli Jimbo Salgado, pojawił się troszkę później, dlatego bo wcześniej wytypowałem troszkę innego artystę, który niestety, ale nie dowiózł towaru. Okay. Ale też podobnego kalibru i z Jimbem po prostu od razu złapałem flow, jak zacząłem z nim rozmawiać, to wiedziałem, że on szybko pracuje, że wie, o co mi chodzi, że wszystkie jego skecze, które dostawałem, były bardzo... zresztą czekam cały czas na te skecze, bo mam je przysłać, oryginały, bo to jest wszystko rysowane ołówkiem i potem kolorowane, znaczy poprawiane atramentem. Okay. Także te wszystkie kartki mam dostać i po prostu widziałem, że jak on sketch, przysyła mi sketch, to ja wiedziałem, że jesteśmy na tej samej stronie, że tak powiem. Mm-hmm. Tak. Warto dodać jedną rzecz, że na podstawie tych rysunków, które przygotował Jimbo Salgado, Kobas Laksa, pewnie znany polskim słuchaczom, zanimował dla nas teledysk i zrobił z rysunków 2D, zrobił teledysk 3D, zresztą znakomity teledysk do utworu, którego zaraz będziemy słuchać, czyli Throwback Boogie z gościnnym udziałem Requona i Ghostface'a. Mm-hmm. Tak. Faktycznie świetny obrazek, bardzo się to przyjemnie ogląda. No i też jest inny niż wszystko, co do tej pory przynajmniej ja mogłem zobaczyć. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś schematy się powtarzają, ale przede wszystkim moim zdaniem no, oryginalność tego projektu, właśnie te akcenciki, które budują tą całą historię i niesamowity klimat, co jest no, moim zdaniem bardzo ważne w przekazie takiej muzyki, no bo tutaj jednak nie mamy polskich raperów, nie mamy polskiego przekazu, nie mamy tej cierpiącej biedy dookoła, tylko jest po prostu mroźny,
mroźny, fajny klimat cyberpunkowy. A ja jeszcze chciałem zapytać o ekipę Wu-Tang Clan, ponieważ już, nie wiem, dawno chodziły słuchy, że ty całą płytę zrobisz zespołem Wu-Tang Clan. Czy też zremiksujesz? Ja nie wiem, czy to się ukazało w ogóle, czy... Niestety nie, bo nie, trafiło na półkę, tam były jakieś problemy prawne, znaczy ja ją zrobiłem. Okej. Tylko, że ona gdzieś wisi w powietrzu. Tak naprawdę minął już tak... To była płyta, która dosyć była zrobiona dosyć świeżym brzmieniem wtedy elektronicznym. I teraz jak patrzę na nią z perspektywy, to w tym momencie nie chciałbym, żeby ona była wydana, tylko chciałbym jeszcze w niej pogrzebać i ją troszeczkę unowocześnić. Czy ona się pojawi, czy nie, nie mam zielonego pojęcia. Mam szansę dowiedzieć się troszkę więcej za 3 tygodnie, jak polecę do Nowego Jorku i tam będę miał jakieś spotkanie, które troszeczkę mi wyjaśni, co się z nią dzieje. Mhm. W każdym razie, no, napracowałem się sporo, a no, wynik jest taki, jaki jest, ale robiłem też różne inne rzeczy dla członków Wu-Tangu i okolicznych, które miały okazję się pokazać. Także tak, mam z nimi jakiś tam kontakt i pracuję z nimi od czasu do czasu. Czy to spełnienie marzeń twoich, jeżeli chodzi o muzyczne zajawki? Tak, na pewno. Na pewno jest to jeden z takich rzeczy, na których chciałem położyć palec i już położyłem i już... I go nie będziesz teraz odciągał wcale. Nie no, w ogóle to jest, pamiętam, no, kiedyś to by było nie do pomyślenia, żeby polski artysta, polski producent miał na płycie zagranicznych artystów, ale czy też tym, idąc tym tropem, czy na przykład gdzieś tam w Stanach, dzięki tej płycie, dzięki współpracy z Wu-Tang, zespołem Wu-Tang Clan, miałeś jakieś propozycje od artystów, że chcieliby z tobą coś zrobić? Czy to dalej jest trochę taka droga pod górkę, że trzeba o wszystko walczyć i tak naprawdę ci Polacy, pomimo że są bardzo zdolni i producenci, ale gdzieś tam jednak nie do końca są jeszcze brani w tej pierwszej łapance tak naprawdę? Wiesz co... Producentów chyba jest teraz więcej niż raperów, nie? Mm-hmm. Bo nie trzeba mieć głosu. No tak, tak. Jest niby prostsze, ale wcale takie nie jest. Więc tutaj tak naprawdę sprawa rozbija się nad taką pracą u podstaw. Także jeżeli ja nie siedzę w Nowym Jorku, nie siedzę w Los Angeles, czy w Chicago, czy w Atlancie i nie robię swojego footworku tam, to jest bardzo mała szansa, że ja nagle będę tym gościem z Polski, gdzie chodzą, wiesz, niedźwiedzie po ulicach nagle stanę się wieszczem producentem, nie? A to by było bardzo, bardzo fajne, no. Tego ci życzę z całego serca, bo kurczę, ja czekam na taki na taki boom, że po prostu nadworny producent Wu-Tang Clanu Maro Music z Polski, gdzie już potem wszyscy raperzy by mówili, ale fajny gościu, ja chcę też jego bit na płytę. To by było jeszcze większe chyba spełnienie marzeń, prawda? Pewnie, że tak. Ale na razie robisz bardzo fajne rzeczy, też ambitne. A jeszcze chciałem zapytać, czy nie masz w planach płyty, czy też w ogóle gdzieś tam jakiejś koncepcji, żeby zaprosić jakiegoś artystę z Polski komercyjnego, nagrać z nim cały album i osiąść na laurach. Znaczy nie mówię, że osiąść na laurach, że przestaniesz, ale po prostu zdobyć te laury i cieszyć się popularnością? Wiesz co, kuszą mnie takie rzeczy. Mm-hmm. Szczególnie, że wiesz, do tych polskich artystów to mam dużo większy dostęp niż do tych zagranicznych. Bo z większością tych, wiesz, z górnej półki, że tak powiem, już pracowałem lub pracuję. Ale czas pokaże, co ja z tym zrobię. Dobrze, to czekamy wszyscy cierpliwie w takim razie. Panowie, bardzo wam dziękuję. Kamil, jeszcze jedno pytanie. Kiedy płyta? Moja. Twoja, no nie, ja czekam cały czas. Mojej płyty nie będzie. No masz producenta, kurczę, no... Miałeś zapytać, dlaczego rap? Dlaczego rap? Skąd chcesz? Nie, słuchaj, to ja wykorzystam, skoro już pytasz, to ja wykorzystam ten czas antenowy i jeszcze raz chciałem wszystkich zaprosić na 5 listopada do Łodzi na festiwal Sound Edit, gdzie będziemy pokazywali Rejects, a także 9 października do Chorzowa, do Chorzowskiego Centrum Kultury, gdzie też będziemy pokazywali Rejects. Także wpiszcie sobie w swoje notatniki, w swoje kalendarze, żeby tam przybyć i żeby cieszyć się tą super jakością po prostu na dużym ekranie, bo to... Ja też bym żałuje, kiedy była w ogóle premiera tego w kinie? To był czerwiec. To był czerwiec. Nie mogłeś przyjechać. Nie mogę. A, faktycznie, gadaliśmy wtedy. Że i teraz mogę sobie... pluć w brodę. Zawsze. Ale wiesz, Łódź jest blisko. Łódź to jest festiwal dla producentów dźwięku, realizatorów, więc tam można znaleźć dużo fajnych, insiderskich informacji. Zresztą Marek tam 5 będzie prowadził też sesję masteringową w ramach warsztatów Sound Edit i będzie masterował 2 kawałki, w których maczał palce. To jest Chivas Narcyz, platynowy singiel, jeśli dobrze pamiętam, tak, już w tej chwili. Na razie platyna. Na razie platyna, ale pewnie będzie więcej i to będzie masterowane utwór, który zaraz
słyszymy, czyli Throwback Boogie. Mhm. Jeszcze na koniec, bo sobie o tym raz przypomniałem, a propos twojego sprzętu, firmy produkującej sprzęt, może nazwy nie będę wymieniał, chociaż myślę, że to nie byłoby straszne faux pas, ale czy taki sprzęt w Polsce sprzedaje się dobrze? Wiesz co, no w Polsce mamy troszeczkę mniejszą tą topową tą śmietankę tych ludzi, którzy... Czy ludzie potrzebują takiego sprzętu, po prostu, wiesz, u nas? Jest to nisza w Polsce, na pewno. Znaczy w ogóle to jest niszowy sprzęt, tak? Ale trzeba brać pod uwagę, że nisza na skalę światową, wiesz, niche is the new big, jak to kiedyś mówili, i może to się zmieniło. W każdym razie na świecie sprzedaje się tego dosyć sporo, globalnie, tak? Mhm. Ale biorąc pod uwagę inne kraje, to w Polsce jest jednak troszeczkę mniejsze zapotrzebowanie na to. Okay, no ale dobrze, no to w każdym razie jak się gdzieś tam sprzedaje na świecie, to też jest bardzo ważne, bo jednak no niektórzy potrzebują sprzętu dobrej jakości, tak samo jak muzyki dobrej jakości, a ty to zapewniasz w 100%. No jak dziękuję. Sprawdzaliśmy, to sprzęt produkcji naszej, można powiedzieć, tak, to pracuje przy czołówce listy Billboardu. O. No teraz ostatnia płyta Drake'a była na nim zrobiona. O, no proszę. Och, no tak, to mogę się pochwalić, bo sobie przypomniałem właśnie. Jak ale taka drobnostka tam. Jak mam się chwalić, to właśnie ostatni Drake był puszczony cały przez moje urządzenie. Mm. No to słuchaj, to oby więcej takich sukcesów i jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o twoje sprzętowe zajawki, no i żeby też taka muzyka miała większą rację bytu u nas w kraju. Tego bym tobie życzył, sobie tak naprawdę i wszystkim słuchaczom, żeby gdzieś tam sięgali trochę dalej niż tylko do TikToka, czy po prostu na główną stronę YouTube'a. Ale na TikToku też nas znajdziecie. Też, no wiem, no dlatego tak na razie zaznaczyłem. Skromnie, ale się uczymy. Ale Maro pracuje, dobrze. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi był Maro Music i Kamil Jakuza-Jaczyński.